No witam serdecznie na pierwszym oficjalnym wędkowaniu w tym roku. Bywałem tutaj jakieś 2-3 lata temu, dosyć często. Tak więc siadam z wederem klasycznym, może później odpalę metodę, ale domyślam się, że dzisiaj czekają mnie takie podeczki, ale to i tak będzie fajnie. Pierwszy raz w tym roku, tak więc dzień bardziej taki organizacyjno-treningowy. Trzeba znowu się nauczyć łowić ryby. Okej. Wygruntowałem sobie łowisko. Wstępnie sobie zanęcę paroma kaszykami. I zaczynam łowić. Okej. Tak jak mówiłem, rzucę sobie tak wstępnie z 3-4 takie nieduże koszyki. Zanęta z gliną pół na pół. Może za głęboko sobie wygruntowałem. No zobaczymy. Najwyżej się przesuniemy. Okej. I widzimy się za moment, jak sobie zmontuję zestaw przy łowieniu zasadniczym. Na haczyk na start lecą dwa białe robaczki. Zanęta. To samo co nęciłem. Czym nęciłem? Czyli pół gliny, pół zanęty i trochę pinki. I lecimy z pierwszym rzutem. Oho! Dobra, już widzę, że trzeba popracować nad celnością. Trochę słabo tu wyszło. Gdzieś tam wyszedłem z wprawy. Zobaczymy, czy coś się stanie od razu. Nie. Z opadu nic się nie zadziało. Tak więc dobra, czekamy. No ale naprawdę, ten rzut był mistrzowski. A nie. Proszę bardzo, na żywo mamy pierwszą rybkę. Za bardzo domyślać się nie muszę, co to będzie. Oczywiście, nie zawiodłem się. Płoteczka. Spodziewałem się tego tutaj, jak przyjeżdżałem, tak więc... Ale pierwsza ryba sezonu. Proszę bardzo. Robal jest cały. Szkoda tylko, że jakieś kukurydzy sobie nie wziąłem ani nic, bo te białe robaki właśnie i pinka to może być zachęta jedynie na takie niewielkie płoteczki. O, teraz już wyszło lepiej. Dobra, godzina 7:59. Myślę, że tak pobawię się z tymi płoteczkami i sobie metodę odpalę. Tak będę ją przerzucał nie za często, samym peletem. Może jakiś bonus się dzisiaj trafi. A tymczasem czekamy dalej. O, i długo czekać nie musieliśmy. Tutaj naprawdę mnóstwo i całe masę są tych małych płotek. Tak więc będzie zabawy. Elegancko. W sumie to nawet kija nie trzeba odkładać. Na razie. Minęło jakieś 15 minut. Znalazłem jakieś resztki peletu, takiego szóstki. Próbuję to sobie wrzucić i zobaczymy, czy to coś zmieni. No i na haczyk wrzuciłem 3 białe robaki. Teraz test celności. Kolejny. No i znowu lipa. Naprawdę muszę się bardziej skupić i celnie rzucać. Bo jak na razie to jest tragedia. Cały czas mi znosi w prawą stronę. I to tak z 2 metry. No i kilka sekund od dosłownie od zarzucenia mamy rybę. Rozmiar standardowy. Ale jak są małe, to i przyjdą duże. Miejmy nadzieję. Cel namierzony. O! Teraz wyszło elegancko. I tak proszę mi rzucać cały czas. No i cyk. Kolejna. No, tak jakby troszkę większa, czy mi się wydaje? Taka chyba troszkę grubsza od pozostałych. Tak tęskniłem za łowieniem ryb. Normalnie z takich płotek to raczej średnio bym się cieszył, ale dzisiaj rewelacja. Dobrze sobie zanęty wczoraj dokupiłem, bo tak to za pół godziny już nie będę miał nic. Tak mi wyżrał. No coś nie za bardzo z tymi rzutami. Nie za bardzo.
będę się powtarzał, ale strasznie mnie to irytuje. Jakoś nie wiem, za bardzo podjarany przyjechałem chyba dzisiaj na te ryby i się za bardzo skupić nie mogę na normalnych, oczywistych rzeczach. I odkąd założyłem te 3 robaki i dorzuciłem peletu, to już nie ma tak często brań. Tak jak było wcześniej, rzuciłem raz, dwa, trzy i od razu gdzieś spadło, albo od razu spadło na dno i było branie. Teraz trzeba troszkę poczekać, bo ta wcześniejsza, ta płoteczka, parę minut musiałem poczekać. No i dobrze, bo wróciłbym do domu z zakwasami po dzisiejszej wyprawie. No i kolejna. A nie, zmyłka. Pusto. Ale mnie oszukały. Wyciągam tą rybę i się montuję z metodą. Już tutaj garstkę peletu sobie przygotowałem. A nie, haha, znowu zmyłka. Znowu nic nie ma. Oszukują mnie. Coś zaczęło mnie oszukiwać. Cyk, no. Zrobiłem już kilkadziesiąt rzutów i od razu to lepiej wygląda. No dobra, a ja w tym czasie zajmę się uzbrojeniem wędki i sobie rzucę gdzieś tak przed siebie. Zobaczymy, czy coś na metodę będzie się działo. Nie zdążyłem sobie kija przygotować i coś już szarpie. O! Taki opór. O! Co to może być? Może jakiś leszczyk wszedł? Czy nie? Nie! Płoteczka taka silna była. Dobra. Wypuszczamy ją. I na razie tego kija odstawiam i szykuję sobie metodę. Bo tak to ja sobie nigdy tej wędki nie przygotuję, jak będę cały czas miał brania na tej wędce. Okej. Okay. Zacznę sobie może od takiego żółtego. Nabagnę go. Cyk. Wyciskamy. Opa. I lecimy. Klipa sobie ustawiłem takiego delikatnego. O. Nie za daleko, ale też jakoś nie turbo blisko. No dobra, żyłka napięta. Bierzemy się za klasyka, ale widzę, że już będę miał problem, żeby się pomieścić tutaj ze wszystkim. Musiało się zahaczyć, no bo nie mogło być inaczej. Tam nie poplątane. No nie wziąłem tego pod uwagę, że tutaj będę mógł się nie pomieścić z tą podpórką na dwie wędki, a nie mam drugiego buzbara. Jakoś sobie będę musiał radzić z tym. Albo zaraz rozstawię po prostu zwykłe podpórki i to druga wędka będzie na normalnych podpórkach. I standardowo czekamy. Na metodzie sobie przynętę zmienię na inny kolorek. Powiedzmy taki różowy, pomarańczowy, coś koło tego. Na klasyku odławiam cały czas te płoteczki, żadnego bonusika nie ma, tak więc nie ma co tego nagrywać, nie ma co tego wrzucać. No właśnie, nawet podajnika nie mogę nabić, bo coś się już dzieje. Akurat tutaj zaskoczenia nie ma. Dobra, dociśniemy i lecimy na wprost siebie do klipa. Ok, żyłka naciągnięta, pyk, pyk, pyk. No ale z rzutami już lepiej idzie. Naprawdę wykonałem ich dzisiaj bardzo dużo i mamy z opadu pierwsze branko. A jeśli chodzi o wielkość, to chyba rekord dzisiaj. Takiego potwora jeszcze dzisiaj tutaj nie było. O, jeszcze się splątało. Co tutaj się wydarzyło? Żyłka pod kablą mi podeszła, ale dziwnie. Żeby teraz nie zerwać zestawu, nie chciałbym. Poszło. I kolejny raz z opadu.
Co się z tukowrotkiem dzieje? Czyli wróciliśmy do pierwotnej sytuacji. Łotki biorą jak szalone. Koszyk do dna nie może opaść i już jest branie. No teraz to ładnie, a teraz nie było zapadu brania. Czyli czekamy. Być może chwila przerwy będzie. Coś większego w końcu. O nie, spięło się? Niemożliwe. Jeszcze się przeciąłem z drugim zestawem. O nie, a taka fajna ryba była. Tak mi wyciągnęło zestaw na środek. O nie, no dobra, trudno. Walimy w to samo miejsce. I mamy pierwsze branie na metodzie. Jakoś potwora nie czuję na końcu. O, ja tam coś jest. O, tu coś zaczął szaleć przy brzegu. Co tu mamy? Leszczyka. Taki malutki, że go bez podbieraka tutaj chapniemy. Znaczy się no malutki. Patrzę, co się tutaj dzieje dzisiaj. To jest to duża ryba. No, jak na dzisiejsze warunki jest to naprawdę potężna ryba. Ach. A na klasyku w sumie od dłuższego czasu nic się nie dzieje, ale jak coś się zacznie dać, takie mocniejsze są brania, tylko poza właśnie tą jedną rybą, która też najprawdopodobniej była leszem, co mi weszła w ten zestaw, no to drobnica. Mam takie drobne przemyślenia, ale to raczej gdzieś na końcu przy podsumowaniu. Okej, to kończę na dzisiaj wędkowanie. Przyjechałem tutaj w sumie w jednym celu. Podszkolić się i przypomnieć sobie te podstawowe schematy, jak celność rzutów, skupienie się na wędkowaniu. I tak jak przyjeżdżałem tutaj 2-3 lata temu, dosyć często, to trzeba było być tutaj o godzinie 5, a nawet wcześniej, bo już nie było miejsca. Dzisiaj jest sobota, piękna pogoda, kilkanaście stopni na plusie, a w zasięgu wzroku mam 3 wędkarzy, może 4. No i to jest dosyć dziwna sytuacja. Coś musi być na rzeczy. Tak więc, do zobaczenia.